Siemaneczko wszyscy ludzie, z tej strony Matynio i witam was w specjalnym materiale poradnikowym z rozwiązania problemu no z ostatnim błędem podczas ładowania do meczu w Palladis. także chyba każdy słyszał, przynajmniej mam nadzieję, że każdy słyszał o tym problemie, żeby się załadować do meczu nawet mogę wam sprezentować jeden taki specjalny shot, którego mieliśmy na chociażby ostatnim streamie zobaczcie sami no to chyba będziemy musieli zrobić poradnik na streamie. O kurcze. Chciałem to specjalnie zrobić. nie. nie. Myślę, że chyba, jak już mówiłem, przynajmniej większość osób coś takiego spotkało, i właśnie musiałem na jednym streamie to naprawić. Te osoby, które były, to chyba widziały, ale jednak chciałem zrobić to w wersji materiałowej po wszystkim ze wszystkich jak dotąd planowanych filmów. No i teraz właśnie przyszła na to. Kolej i czas na właśnie to rozwiązanie tylko i wyłącznie od razu. Przez to jest na PC oraz na Epic Games. Jeśli chodzi o kostel, za chwilkę będę chciał to objaśnić, co można ewentualnie zrobić w takich sytuacjach. Co do Steam'a oraz na Epic Games, tutaj będzie wszystko kierowane. Będę tutaj wyjaśniał krok po kroku, co będzie trzeba zrobić, żeby chociażby poprawić a właśnie naprawić na tyle ile będzie to możliwe, żebyście mogli normalnie chociażby pograć. Jeżeli ktoś z Was nie jest jakiś wiadomo wybitny wobec obawy, trochę się boi korzysta z pieką, bo jak wiadomo nie każdy jest w tym doświadczony, ale postarawszy się chociaż wyjaśnić krok po kroku co będzie trzeba zrobić, żeby zrobić tylko dosłownie jedną, a właściwie jest dwoma rzeczami, ale jest to dość naprawdę proste, naprawdę. Co do konsol myślę, że jedynie co mógłbym tutaj poradzić w tej sytuacji, jeżeli wy macie takie same problemy jak normalnie gracze na PC, jest parę typowo jeśli chcecie to możecie sobie odinstalować grę i ponownie zainstalować drugim rozwiązaniem jeżeli coś takiego wam się dzieje to po prostu poczekać już te dobre półtorej, dwie, trzy Godziny, w zależności od tego, ile ten błąd będzie trwać, to, no wiadomo, jest z tych gorszych. I trzecie rozwiązanie, którego gdzieś też akurat słyszałem, podobno akurat też gdzieś to wpływa, po prostu unikać serwerów europejskich, zagrać na innym regionie. Z tego, co jak dotąd najwięcej spotykano, to jest granie na Ameryce, no ale to jest kosztem wtedy zwiększenie pingów, więc czasami może się zdarzyć, że będą jakieś drobiki lag trochę opóźnione. Później, na przykład, przy trafianiu przeciwników, no ale to jest tak: zmiana serwera na to wpływa. A to wystarczy, że jak wchodzicie podczas doboru trybu, to tam będziecie mieli też opcję wyboru regionu. Tam macie zazwyczaj Europę. Tam gdzieś chyba przy prawym dolnym rogu albo gdzieś na dole, i tam macie wybór regionu, i może wystarczy tylko zmienić sobie na Amerykę. To jest jedyny z tych rozwiązań, jakie mogę Wam polecić. Nie ma właściwie na to chwilę innych, a my teraz spróbujemy za chwileczkę już ruszyć z prezentowaniem tego. Na wstępie pamiętajcie, żebyście mieli Paladins wyłączone, czy to na Steamie, czy w Epic Games. Jeżeli jesteście na Steamie, wystarczy już po zalogowaniu i odpaleniu gry wejść sobie do zakładeczki biblioteka, klikamy prawym przyciskiem tą zapisaną grę Paladins, klikamy właściwości, wchodzimy sobie w pliki lokalne i wchodzimy w przegląda i od razu uprzedzam taką jedną rzecz, ponieważ pewnie u was bo u mnie jest akurat w dysku E, czyli w dysku zewnętrznym. U was to prawdopodobnie będzie w dysku C, będzie i tak wam przekierowywać do miejsca, gdzie właśnie tą grę macie zainstalowaną. I kiedy już klikniecie przyglądać, to wam przekierowuje do tego właśnie folderu, którego zaraz będziemy, groszek, przychodzili do miejsca, gdzie będzie nas to najbardziej interesowało. Klikamy w House game, folder, klikamy w config, i jesteśmy w tym najważniejszym folderze, którego będzie nas najbardziej obchodziło. Jak widzicie, wszystkie pliki są. Jeśli chodzi o rodzaj ten sam, są po prostu tylko inne nazwy, ale dla nas będzie najważniejsze, żeby usunąć tylko i wyłącznie jeden plik. Default game. Ale jeszcze zanim obaw, jak już mówiłem, że pewnie niektórzy trochę się boją, że coś się akurat z tym plikami może się stać lub trochę to z tym cynnym chociażby jednym plikiem, jest jedna taka propozycja ponieważ z uwagi na te obawy możecie sobie to kliknąć prawym przyciskiem tego default game skopiować klikając w to i możecie to sobie kleić do byle jakiego miejsca na komputerze na pulpicie na innym dysku ewentualnie na tym samym dysku tylko musicie stworzyć folder i tam właśnie to Wkleić. W moim przypadku, kiedy ja akurat próbując naprawiać swój błąd z gry, stworzyłem nowy folder w dysku zewnętrznym. Jeżeli macie pendrive, może też nawet w ten sposób to zrobić. Go wklejacie do stworzonego nowego folderu. Klikając wklej, u mnie w tym przypadku ten default game już został. Zapisane wcześniej, już macie to zapisane. Kiedy już to zrobiliście, wracamy do tego folderu, gdzie skopiowaliście plik Default Game, klikamy prawym i go usuwamy. I tyle. Jeżeli już usunęliście, możecie sobie też opróżnić albo zostawić, to i tak nie będzie miało żadnego znaczenia. Zaraz przejdziemy sobie do Epic Gameset. Kiedy już to zrobiliście, wystarczy już odpalić paladins i już najwyżej się nacieszyć. I teraz uwaga: to jest też taka informacja dla tych osób, które mogą już mieć ten problem i. Teraz się pewnie zastanawiają, czy jak na przykład mam ten bug w trakcie rozwiązywania tego problemu, to czy nie będę musiał czekać na przykład te półtorej godziny, dwie godziny, jak na przykład, jak mówię o KOSA, że muszę czekać. W moim przypadku to wyszło tak, że jak miałem ten błąd, to po rozwiązaniu poprzez ten właśnie poradnik wróciło do momentu, kiedy miałem. Ładowanie, czyli do meczu, ale nie wróciło do momentu, gdzie musiałem wybierać czepiona, czyli ten bug podczas czepion z selektu, tylko mi wróciło bezpośrednio do menu i mogłem ponownie ruszyć z kolejką. Da się, da się. Jeżeli coś mogłoby się wydarzyć, no to ciężko powiedzieć, co mogłoby jeszcze innego się trafić. Jak na razie w większości, a wszystkie wszystkiego się dzieje, tylko i wyłącznie powrotem do menu. I dzięki temu nie muszę specjalnie czekać godzinę, półtora na to, żeby ponownie zagrać kolejny mecz, bo kolejne mecze. Także w każdym swoim momencie możecie ten problem rozwiązać, po już jakimś tam czasie, ale zawsze możecie to nawet w trakcie tego błędu to naprawić. No i to tyle, teraz jeśli chodzi o, o Epic Gamesa to w tej sytuacji to wygoda następująco, ponieważ z, nie ma tutaj wejścia w przygoda, żeby nam weszło bezpośrednio do miejsca, gdzie to zapisaliśmy, ale jeżeli pamiętacie, gdzie macie zainstalowany Epic Games, gdzie instalowaliście Paladins, a żeby to też wam troszeczkę ułatwić, to klikacie na przykład jeżeli macie jeszcze jakieś inne gry w bibliotece, klikacie lewym i powinno Wam się pojawić wybrany folder, gdzie teoretycznie powinniście mieć też tam zainstalowane Paladins. Jeżeli już wiecie, no to wystarczy wejść sobie do tego folderu, jak na przykład w moim przypadku jest w D, ale możliwe, że u Was jest na dysku C. I tutaj na razie jeszcze chciałem się skupić na dysku C, o którym Was się wspomniałem. Wchodzicie w Program Files, szukacie Epic Games, i tutaj powinny Wam się pojawić. Co prawda u mnie nie ma. Normalnie na dysku C u Was powinny być foldery zainstalowanym. jest, jeżeli w ogóle zainstalowali się, bo to jest też bardzo ważne. I teraz przechodzę do dysku D, ponieważ ja tam mam swoje zainstalowane gry. Normalnie wiadomo, że powinno być w C, ale z uwagi na to, że ja chciałem sobie zainstalować na dysku D, no bo to mi troszeczkę było wygodniej. no Nie będę oszukiwał, że troszeczkę brakowało miejsca, więc dlatego na D. Jak już będziecie w tym dysku C, dysku D, może nawet w dysku E na zewnętrzny obojętnie. Jak już macie tą listę gier, klikacie paladins, wchodzicie sobie w house game, config i to samo jak na steamie. Klikacie prawym, kopiujecie, zapisujecie sobie w byle jakim miejscu, tak żeby sobie to zostawić. Idę też, nie będę nawet musiał specjalnie wam pokazać, wystarczy sobie to jakoś popatrzeć jak to by wyglądało z perspektywy steama. Jak już to zrobicie, klikacie na zaznaczając w ten plik. I go usuwacie. I to tyle. Możecie też ponownie uruchomić Epic Games. Z tym dokładnie tak samo. I spróbować odpalić palki. I to tyle. To, to jeśli chodzi o sprawę jedyny z tych wszystkich rozwiązań. Jakie na tą chwilę jest. To mogłem tyle wam powiedzieć. Jeśli chodzi o kwestie ewentualnych takiego powtarzania się. Jeżeli się okaże, że to tak rozwiązanie nie do końca wam pomogło. To jak na razie to muszę wam powiedzieć, że w większości przypadków. Wspominałem gdzieś tam w jednym zdaniu, że nie będzie wam tak długo ładowało, no tam specjalnie czekać półtorej godziny, dwie godziny na to, żeby znowu móc zagrać ten mecz, tylko poczekać dosłownie parę minut i wam cofnie do miejsca startowego, czyli tam gdzie macie odpalanie graj, wybranie sobie potem może jakiegoś innego trybu i będziecie mogli Przejść do następnej rozgrywki, tylko po prostu trzeba mieć troszeczkę cierpliwości, poczekać dosłownie chwileczkę Niż czekanie właśnie tej dłuższej ilości czasu i będziecie mogli ruszyć do następnej rozrywki. Co potwierdzone z tą użytecznością rozwiązania tego problemu Tylko oczywiście pomyślałem o tym, że skoro już prezentowane są w innych formatach to dla was zrobiłem chociażby polsku, bo wiadomo, że nie wszyscy na przykład mają znajomość na przykład angielskiego, albo nie do końca wie, gdzie jest w danym miejscu dana rzecz, a takim dosłownie materiale wiecie już. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że te rozwiązanie dało wam troszeczkę pomocy w dość prosty sposób. Jak już mówiłem to jest krok po kroku wyjaśnione, pokazane co musicie zrobić. Jeżeli tak jak już mówiłem, mieć się w innym miejscu musicie sprawdzić, ale tak normalnie proces jest dokładnie taki sam. Jeżeli na przykład nie macie takiego pliku, to najlepszym rozwiązaniem jest albo Zainstalowanie ponownie palków czy to na Epic Games, czy na Steamie, lub zrobić sobie spójność plików. Na Epic Games to chyba wystarczy, że sobie klikacie trzy kropeczki, klikacie zweryfikuj. Tu będzie was sprawdzało, czy wszystko jest poprawne. Jeżeli się okaże, że to nie pomogło, to jak już mówiłem, możecie odinstalować i zainstalować ponownie. Są pewnie takie, też były takie przypadki, ale to najlepsze jest też rozwiązanie. No dobrze, myślę, że cierpliwości to wiadomo. Mam nadzieję, że przyda się to wam tym bardziej do oczekiwania, no, aż będzie już ten problem rozwiązany. Mam nadzieję, że to też rozwiązanie będzie w najbliższym patchu, kiedy już tam zapowiadali, że no, są pewnie świadom tego, jest troszeczkę ciężko grać, kiedy jest ten loading screen, no ale to jest na tą chwilę jedyne rozwiązanie jakie możemy zrobić, żeby przynajmniej normalnie zagrać, a toż tego powodu sporo graczy troszeczkę pouciekało, ale mam nadzieję, że ten problem będzie też rozwiązany. Że mam nadzieję, że ten poradnik Wam ludziska e, pomógł. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać. No i też w razie czego zapraszam Was też na serwer Paladin z Tam możecie też zadawać pytania. Są osoby od nas z, z ekipy, będą mogły tutaj pomóc, jeżeli na przykład macie e, problem. Może jeszcze z tym loadingiem, a może jeszcze jakimiś innymi, to tam wszystko będzie można rozwiązać. Także piszcie w razie czego. Tak nie zapomnijcie łapce w komentarzach, mile widziane. No i to tyle. Także trzymajcie się mocno. Na razie. I cześć.